kłaniam się i zapraszam na pierwsze w 2020 roku wydanie tygodnika Piłka Nożna. Oto, co tym razem znalazło się na naszych łamach. W pierwszej kolejności na tapet bierzemy kapitanów reprezentacji Polski. Obszernego przeglądu piłkarzy, którzy w drużynie narodowej zakładali na ramię kapitańską opaskę, dokonał Zbigniew Mucha. Z Tomasem Plikrylem z Jagiellonii Białystok rozmawiał Paweł Gołaszewski, ja natomiast zamieniłem kilka zdań z pomocnikiem Śląska Wrocław, Jakubem Łabojko. Rozpoczynamy odliczanie do naszej corocznej gali. Na początek przedstawiamy nominacje w kategoriach piłkarka oraz pierwszoligowiec roku. Tomasz Lipiński pisze o kapitanie Lazio, Senadzie Luliciu. Michał Zachodny ujawnia tajemnicę sukcesu Wolverhampton. Natomiast Leszek Orłowski prezentuje zestawienie Top 110, czyli ranking najlepszych europejskich piłkarzy na poszczególnych pozycjach. Poza tym nasi stali felietoniści, duet Two Angry Men, czyli Mateusz Święcicki i Filip Kapica, Roman Kołtoń, Leszek Orłowski oraz Ryszard Niemiec. Drużyną na życzenie jest reprezentacja Czech, która w roku 1996 została sensacyjnym wicemistrzem Europy. Najnowszy numer piłki nożnej w sprzedaży już od wtorku, 7 stycznia. Przypominam, że nasz tygodnik jest dostępny także w formie aplikacji mobilnej.